Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, jest ten dzień, na który ja czekam od kilku miesięcy. Jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że jakiś czas temu byłam w szpitalu, robiłam badania i mówiłam Wam, że za jakiś czas będę musiała iść na operację. I właśnie dzisiaj idę do szpitala i ja jestem taką osobą, że jak na przykład coś jest fajnego, coś mnie czeka takiego ekscytującego, na przykład, nie wiem, wyjazd na urlop, to ja lubię te przygotowania celebrować. Ja lubię, żeby sama ta droga, wiecie, ona mi zawsze sprawia ogromną przyjemność, właśnie takie szykowanie się, celebrowanie, bo jak już przychodzi ten moment, że już na przykład właśnie wyjeżdżam, jestem na tym urlopie, to jest dosłownie tak, koniec i już wiecie, nie ma gdzieś tam czegoś fajnego przede mną. Natomiast z kolei jak mam coś takiego niezbyt fajnego, niezbyt ekscytującego, no to lubię to zrobić od razu. Nie lubię czekać, nie lubię odkładać. Nie wiem, nawet jak mam jakieś, nie wiem, zadanie w pracy, coś, co nie wiem za bardzo jak ugryźć, to staram się to mieć jak najszybciej z głowy. Jak się domyślacie, wizyta w szpitalu to nie jest nic przyjemnego, nic ekscytującego. Więc chciałam po prostu też no, jak najszybciej ten etap mieć za sobą, no ale nie dało się. Nie dało się, dlatego że najpierw był okres wakacyjny, mój lekarz miał urlop, ja miałam urlop, nie było miejsca w tym czasie, kiedy powinnam właśnie, kiedy chciałabym tam się znaleźć. Też musiałam być w jakimś tam określonym momencie cyklu przed operacją. W związku z tym musiałam troszkę poczekać, ale już w końcu jest ten moment. Ja się, słuchajcie, do tego przygotowywałam cały ostatni praktycznie, no nie tydzień, kilka dni. Szykowałam sobie mieszkanie, sprzątałam, pomyłam wszystkie okna, pomyłam łazienki, zrobiłam generalnie porządek, poprałam i poprasowałam wszystkie rzeczy, które miałam właśnie gdzieś tam też na urlopie, tak w domu, pościel. No wszystko przygotowałam sobie na powrót, dlatego że wiem, że jak wrócę, no to wtedy będę w tym okresie rekonwalescencji. Będę się musiała oszczędzać przez parę dni, nie wiem, być może nawet będę musiała leżeć, w związku z tym starałam się ogarnąć tą przestrzeń, żeby mi się tutaj fajnie wracało, żeby później mi się dobrze odpoczywało. Mówiłam Wam też w poprzednim vlogu, że tutaj ogrodnicy działali już, że zresztą to ogrodzenie właśnie jest wykończone, ogród jest też ogarnięty. Przed chwilą sobie podlałam jeszcze kwiaty, podlewam też trawnik, także żeby ten mój powrót był taki właśnie spokojny, żebym nie musiała się denerwować, że gdzieś tam jeszcze nieco coś mam do zrobienia. Umyłam też dzisiaj rano włosy, dlatego że teraz no nie wiem, kiedy będę mogła to zrobić, jak się będę czuła, wiecie, no z głową to nie jest tak prosto. W związku z tym, żeby była też ta głowa na świeżo, tak naprawdę też nie wiem, ile ja dni spędzę w tym szpitalu, więc tak na wszelki wypadek może wezmę sobie jakiś tam szampon, tam jest prysznic, więc też nie będzie problemu, aczkolwiek ja lubię oczywiście głowę być w domu, ale nie o tym chciałam mówić. Ja mam powiedzieć o produkcie, który Wam pokazywałam. To jest taki produkt, który troszkę unosi włosy u nasady firmy Kevin Murphy. Ja nigdy wcześniej nie miałam nic z tej marki, natomiast gdzieś tam chyba na Instagramie właśnie przeleciał mi ten produkt już chyba jakoś tak zimą. Więc go sobie zakupiłam i naprawdę fajnie się sprawdza. Nie jest to może jakieś nie wiadomo jakie volume, natomiast
Uważam, że ten efekt jest spoko. Ja w ogóle generalnie swoje włosy mam takie dosyć puszące się i one same z siebie się unoszą. Natomiast byłam niedawno na zabiegu takiego keratynowego prostowania włosów. Na początku te włosy w ogóle leżały na głowie i absolutnie żaden produkt nie pomagał, żadne pianki, właśnie nawet ten spray od Kevina, no nic, kompletnie nic. Natomiast w tej chwili już te włosy troszkę odrastają, już się delikatnie właśnie też ta karetana wypukała, więc one już same z siebie nie są takie bardzo, bardzo lejące, plus właśnie ten produkt i uważam, że jest spoko. I jego używa się w ten sposób, że właśnie na takie troszkę podsuszone włosy, przynajmniej ja to tak używam, na takie trochę podsuszone, spryskuję sobie i wywijam na szczotkę, tak unoszę. Później jeszcze całą głowę tak suszę, wiecie, głową w dół. No i te włosy wyglądają, uważam, całkiem spoko. Także jeżeli macie ten problem, jeżeli nic się u Was nie sprawdza, no to proponuję może spróbować właśnie ten produkt od Kevina. On nie jest jakiś bardzo tani, ja go kupiłam w internecie za jakieś około 100 zł, ale uważam, że jest naprawdę spoko. Dobra, tak jak Wam mówiłam, już sobie mieszkanie w miarę ogarnęłam, teraz zostało mi jeszcze prasowanie takich ostatnich rzeczy, które wczoraj wyprałam, bo wybrałam sobie szlafrok jeszcze do szpitala, wybrałam tą koszulkę, którą Wam pokazywałam w ostatnim vlogu, którą też sobie kupiłam i właśnie planuję tam zabrać jeszcze kilka rzeczy, więc muszę właśnie wyprasować, muszę jeszcze podkurzać mieszkanie i umyć podłogi, żeby wszystko było, tak wiecie, na świeżo i tyle. Nie będę dzisiaj nic jadła, muszę być na czczo przez cały dzień, właściwie to na takiej diecie płynnej, więc zrobię sobie sok, kupiłam wczoraj warzywa, bo nie miałam w domu buraka, nie miałam jabłka, a ja sobie taki robię sok właśnie wieloskładnikowy z papryki, z jabłka, z marchwi, z buraka i z zielonego ogórka. Chyba o niczym nie zapomniałam, tak mi się wydaje. Papryka powinna być zielona, ja zielonej nie mam. Mam żółtą i czerwoną, więc zobaczę, może sobie właśnie pomieszam je obie i taki soczek sobie przygotuję i dzisiaj będę nie tylko na tym. No i tyle, także jeśli jesteście ciekawi, no to oczywiście zapraszam Was do oglądania tego vloga. Nie wiem, ile on będzie trwał, czy to on, znaczy w sensie nie wiem, czy będę nagrywała tylko dzisiaj, czy dzisiaj i jutro, bo nie wiem też, jak będzie w szpitalu, czy będę miała możliwość nagrywać, czy będę sama w pokoju, czy też nie, no zobaczymy, jak się to potoczy. W każdym razie i tak zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania i zaczynamy. Jestem, słuchajcie, zadowolona, że mam w końcu urządzone to biuro, bo mam tutaj takie fajne miejsce do nagrywania, gdzie mogę się zamknąć i tutaj właśnie mogę do Was trochę pogadać, ale nie o tym. Chciałam Wam powiedzieć, słuchajcie, o książce. Ostatnio Wam pokazywałam, że czytam na Majorce książkę Remigiusza Mroza Wybaczam Ci. Ja ją, słuchajcie, przeczytałam w 2 dni. Była fantastyczna, bardzo mnie wciągnęła. Nie wiem, czy to, że ja po prostu dawno niczego nie czytałam, bo nie miałam czasu, ale no tak mi pochłonęła ta książka. Była świetna i myślałam, że ona ma 3 części, bo mam tutaj jeszcze taką inną serię właśnie tego autora, która ma 3 części, ale nie, okazało się, że właśnie ta ma 2 i teraz, słuchajcie, przeczytałam tutaj w opisie, że to jest kontynuacja, że to nie będzie żadna inna historia, tylko właśnie kontynuacja, ci sami bohaterowie, nie ufaj mu. Wezmę sobie to do szpitala, mam nadzieję, że tak samo będzie mi się podobało jak ta pierwsza, bo ta pierwsza była super. Nie będę Wam opowiadała, o czym to jest, bo to nie ma sensu, natomiast bardzo wciągająca, bardzo fajna, zaskakujące zakończenie, kompletnie się tego nie spodziewałam, a ja właśnie tak lubię najbardziej, jak właśnie mnie książka zaskakuje, jak mnie wciąga, jak się to czyta jednym tchem, jak wiecie, w ciągu dnia już myślę, kiedy będę miała chwilkę, żeby właśnie poczytać dalej, także super, bardzo Wam polecam, a teraz właśnie biorę się za tą właśnie drugą część tej historii. Mam nadzieję, że będzie również super.
Powoli zaczynam się pakować i biorę taką małą torbę sportową, którą pożyczyłam od mojej córki, dlatego że mam taką większą, ale gdzieś na strychu i zapomniałam powiedzieć mężowi, żeby mi ją zdjęła, ja na strych sama nie wchodzę, więc stwierdziłam, że taka po prostu musi mi wystarczyć, wezmę jeszcze torbę taką na ramię podręczną, także na pewno spokojnie się spakuję, tym bardziej, że nie biorę jakoś dużo tych rzeczy, tak jak ja teraz tutaj poukładam, to powinno wszystko tutaj się zmieścić. Biorę ręcznik, tylko jeden, bo w sumie nie biorę drugiego do twarzy, bo mam nadzieję, że nie zabawię długo w tym szpitalu, że ten jeden ręcznik spokojnie mi wystarczy. Biorę szlafrok. Zastanawiałam się, bo ja mam kilka szlafroków, czy wziąć jakiś taki grubszy, czy cieńszy, ale zdecydowałam się finałów na ten cieniutki, dlatego że po pierwsze zajmuje mało miejsca, a po drugie teraz zapowiadają ocieplenie. Co prawda dzisiaj jest dosyć chłodno, ale właśnie już od jutra ma być tak nawet do 29-30 stopni, więc stwierdziłam, że taki szlafrok będzie ok. Koszulka, którą Wam pokazywałam, nie wiem, czy ją będę miała w ogóle okazję założyć, bo szpital ma swoje koszule i na pewno będę operowana w koszuli szpitalnej, no ale później ewentualnie na jakieś przebranie to może się przydać, a jeżeli nie, to po prostu będę miała ją tak na pierwszy rzut w domu. Tutaj mam bieliznę na zmianę, biorę lusterko, bo ja tam byłam, słuchajcie, w czerwcu to było, na początku czerwca, na badaniach i tam w salach nie ma w ogóle luster, więc takie jedno, chociaż małe, ja lubię, wiecie, mieć kontrolę nad tym, jak wyglądam. Wezmę tą książkę Mroza, którą Wam pokazywałam, podpaski i dwie kosmetyczki, tutaj mam taką większą, to są takie dosłownie podstawowe rzeczy, pasta do zębów, szczoteczka, jakieś kosmetyki do oczyszczania twarzy, do ciała mam tylko jeden taki mały, że nawet Wam może pokażę, pokażę Wam czy nie pokażę? Tak, pokażę Wam. Taki mały żel z Yves Rocher, to jest koncentrat. Bardzo fajny, bo on na długo wystarcza, bo tam wystarczy dosłownie kropelkę i można umyć całe ciało, a niewiele miejsca zajmuje. Tak do przysmarowania ciała po kąpieli wzięłam taką piankę z Hebra. Ja ją też bardzo lubię, miałam ją zresztą teraz też na urlopie. Do mycia twarzy wzięłam tą piankę z Bielendy, ona też mi się fajnie sprawdza. Tutaj mam jeszcze jakieś takie miniaturki. Tutaj mam płyn micelarny, żeby najpierw sobie właśnie umyć tą całą twarz. Co prawda nie zmywam nigdy twarzy płynem micelarnym, ale w szpitalu będzie, może wiecie, jakoś ciężko umyć. Nie wiem, nie mam pojęcia, to wziąłam taki płyn micelarny, żeby jeszcze dodatkowo. Tutaj mam serum, krem i też taki krem do mycia twarzy z marki Rituals, bo teraz jadę w makijażu i wieczorem będę musiała ten makijaż zmyć, więc akurat, słuchajcie, mi się przydadzą właśnie i płyn micelarny, i krem taki do zmywania. Fajnie, że mam wszystko w takich małych pojemnościach, nie zajmuje to dużo miejsca. Miałam zmyć twarz przed wyjazdem, ale stwierdziłam, że skoro mam takie małe kosmetyki, one właśnie tutaj ani nie zajmują dużo miejsca, ani dużo nie ważą, no to po prostu zmyję sobie to już wieczorem na miejscu. Wzięłam też gumkę, żeby sobie związać włosy, tonik, taka właściwie woda różana. I co ja tutaj jeszcze mam? A, nie biorę, słuchajcie, no bo w szpitalu nie będę się malować, to jest oczywiste, ale wzięłam taki krem z filtrem, który jest koloryzujący. Ja go używam na wczasach, bardzo fajnie mi się sprawdzał i teraz też po prostu w szpitalu może go nie będę nakładać, ale tak na wyjście, żeby coś było na twarzy, to właśnie biorę to. Taką małą pastę do zębów, w ogóle strasznie się jej naszukałam, nie wiedziałam, gdzie ją włożyłam, ale w końcu ją znalazłam, a specjalnie ją kupiłam do szpitala. Szczoteczka do zębów i wzięłam jeszcze to moje ulubione serum na dzień z witaminą C, bo miałam go nie zabierać, ale stwierdziłam, że skoro mam jeszcze miejsce w kosmetyczce, to je wezmę właśnie tak, ono może być i na rano, i na wieczór, i na ten. No i wzięłam tutaj, słuchajcie, jeszcze no, takie tam gąbeczki, myjkę do twarzy, też taką
gąbkę kończek, żeby sobie też przemyć, bo u mnie, wiecie, demakijaż to jest podstawa. Trochę ręczników papierowych, trochę płatków, patyczki do uszu, no takie dosłownie podstawowe rzeczy. I to wszystko, jak na mnie, to jest naprawdę, słuchajcie, ogromny minimalizm, więc się cieszę, że tutaj mam nawet jeszcze luzy i biorę jeszcze taką drugą kosmetyczkę, ale to chyba wezmę do tej torby podręcznej. I tutaj mam dosłownie kilka takich kosmetyków totalnie podstawowych, czyli coś do ust, korektor, jakby mi tam coś, wiecie, wyskoczyło i żebym chciała sobie chociaż troszeczkę poprawić wygląd, żeby, wiecie, tak... Boże, co to jest... Żel do brwi taki koloryzujący, żeby sobie przeczesać i kredka. I to, słuchajcie, wszystko. Jeszcze wezmę jakiś błyszczyk, ale na razie mam w łazience mały grzebień. No i to właściwie wszystko. Tutaj mam jeszcze ten moje wyniki. To też muszę zabrać. Wezmę sobie jakieś przekąski. Dzisiaj nie będę nic jadła, jutro rano mam operację. Ale później po operacji, nie wiem, czy ja tam dostanę jakiś posiłek w szpitalu, pewnie tak, ale może, nie wiem, będę głodna czy coś, no to wezmę sobie, ja mam jakieś takie małe z Lidla, takie, wiecie, takie małe ciasteczko brownie, jakieś takie batony zdrowe, to sobie coś tam wezmę, banana, dwie wody planuję wziąć, takie małe, ładowarki, okulary, słuchawki, klapki. O, słuchajcie, od razu biorę klapki. Dobrze, że mi się przypomniało, bo bez klapek to by była bida, więc mam moje kroksy. No i to wszystko, słuchajcie, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, teraz widzę, że już się tutaj zrobiło tak jakoś ciasno. Tak mi się wydawało, że ta torba w zupełności wystarczy. Ale nie, spokojnie, jeszcze wezmę, może te dokumenty wezmę sobie do podręcznej i te przekąski, wody też wezmę do podręcznej i wszystko się zmieści. Także tak, ja już jestem gotowa. Ja już jestem wyszykowana, spakowana, ale powiem Wam, że w ogóle mi się nie chce jechać. Nie to, że się boję, bo się nie boję, wiem, że wszystko będzie dobrze, natomiast no po prostu nie chce mi się opuszczać domu i tyle. Jeszcze pogoda jest taka beznadziejna, jest tak ponuro. Nie ma słońca, zimno, dlatego wzięłam bluzę. Założyłam taką sukienkę, tą moją Zary, bo ma być ciepło, jak będę wychodzić. Przynajmniej tak mi się wydaje, że będę wychodzić niedługo i że wtedy będzie ciepło. Więc stwierdziłam, że nie będę brała niczego grubego. Teraz jadę taksówką, więc wiecie, tak przejadę szybko. Nie będę nigdzie chodzić, to raczej nie zmarznę. Mam już wszystko spakowane, mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam. Mam nadzieję też, że mój lekarz ma taki na mnie pomysł, że jutro z samego rana mnie weźmie właśnie na tą operację i dlatego kazał mi przyjechać do szpitala wieczorem. Zobaczymy, czy tak będzie, ale mam nadzieję, że tak to właśnie będzie, że dzisiaj jadę rano, z samego rana właśnie mi już wezmą, że nie będzie tam tego przyjęcia, tego wszystkiego, bo to też trochę trwa, że to wszystko się obędzie dzisiaj, że jutro z samego rana mnie zoperują i wieczorem wypuszczą. Taki jest plan. Mam nadzieję, że to się uda. Trzymajcie za mnie kciuki, będą mi bardzo potrzebne, a ja jadę, zaraz będzie taksówka. I nie wiem, czy się odezwę do Was ze szpitala, czy nie. Nie wiem, jakie będą możliwości. Wiecie, jak to jest. No, może być różnie, także może się odezwę ze szpitala, może dopiero jak przyjadę do domu. Zobaczymy. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.
You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Witam was ze szpitala. Ja tu już jestem drugi dzień. Przyjechałam wczoraj. Dzisiaj była operacja. Myślałam, że ta operacja będzie rano, ale okazało się, że będę ostatnia, bo ze względów epidemiologicznych po mnie sala operacyjna musiała być zinfekowana. Więc tak naprawdę wzięli mnie dopiero o 13, to znaczy o 12 już pojechałam na blok. Natomiast te całe przygotowania, po prostu znieczulenie i tak dalej, wszystko to trwało tam weflon, jakaś tam kroplówka, dali mi elektrolity, żeby mnie wzmocnić, bo od wczoraj już nie mogłam ani nic jeść, ani pić. Ale to jakoś tam w sumie było ok. Myślałam, że będzie gorzej. Operacja też przebiegła szybko, bo dostałam, oprócz tego, że miałam znieczulenie takie zewnątrzoponowe, które mnie sparaliżowało od pasa w dół, to jeszcze prosiłam o jakiś taki środek nasenny, więc tak naprawdę większość tej operacji przespałam i dobrze, bo to były 2 godziny, więc w sumie nie wiem, co bym tam robiła, tak to przynajmniej mi się nie nudziło. No i teraz w operacji później leżałam 2 godziny na obserwacji, tam właśnie na górze, na bloku, w pokoju pielęgniarek, a teraz już zwieźli mnie na salę. Mam leżeć 4 godziny i będę pionizowana. Także tak to wygląda. Powiem wam, że nic mnie nie boli, wszystko jest naprawdę w porządku. Tutaj opieka jest cudowna. Wszyscy pracownicy szpitala, nawet mówiłam przed chwilą lekarzowi, bo już szedł do domu, ale przyszedł się jeszcze ze mną pożegnać i zobaczyć, jak tam, czy wszystko u mnie ok. Powiedziałam mu, że jestem pod ogromnym wrażeniem, bo naprawdę wszyscy są tu bardzo mili. Co chwilę tutaj ktoś przychodzi, pyta, czy jest wszystko w porządku, czy się dobrze czuje, oglądają i tak dalej. Tutaj w ogóle w pokoju miałam, dzisiaj były 4 panie, bo jedna pani została po wczorajszym zabiegu, a 2 zostały przyjęte dzisiaj, ale dosłownie na kilka godzin miały tam jakieś badania i już poszły. Także wszystko wskazuje na noc, że zostanę sama. Nie wiem, czy słyszycie w tle noworodki, bo generalnie to jest taki szpital ginekologiczno-położniczy i tutaj rodzi się bardzo dużo dzieci, więc te dzieci cały czas słyszę, ale mnie to absolutnie nie przeszkadza, bo ja lubię dzieci, więc to nie jest dla mnie żaden problem. Zresztą dzisiaj w nocy też troszeczkę nie mogłam spać, bo po pierwsze gdzieś tam jakieś wrażenia, a po drugie też słyszałam właśnie te dzieciaczki, które cały czas płaczą. Także tak na tą chwilę to wygląda. Jestem bardzo zadowolona, bo nic mnie nie boli, dobrze się czuję. Przez pewien moment, jak tutaj mnie zwieźli na dół, to zrobiło mi się niedobrze. I nawet tutaj dostałam taką nerkę, żeby w razie czego móc zwymiotować. Dostałam też jakieś leki takie przeciw mgłościom, ale wszystko przeszło, już teraz jest wszystko ok. Także jestem zadowolona i mam nadzieję, że jutro wyjdę. No niestety mój plan, że wyjdę dzisiaj, się absolutnie nie powiedzie, bo jak przyszłam tutaj, dostałam brzuch, leki zakrzepowe i jutro też mam dostać rano jeszcze ten lek i chyba jeszcze antybiotyk, właśnie nie wiem, czy na noc, czy rano dostanę te antybiotyki. No zobaczymy. W każdym razie no wyjdę prawdopodobnie jutro, no chyba, że będzie się coś działo, ale myślę, że będzie dobrze, no skoro teraz jest tak super, no to myślę, że raczej chyba nie powinno mi się pogorszyć. Jeżeli byście byli ciekawi, jak karmią w szpitalu, to wczoraj wieczorem właśnie po operacji dostałam kisiel z 4 waflami ryżowymi, a dzisiaj pani przywiozła śniadanie. Mamy tutaj pieczywo, nawet znalazła się kromka takiego ciemnego, chyba razowego chleba, kawałek szynki, twarożek, masło, sałata i ogórek kiszony. I do tego dostałam kakao pyszne, ciepłe, na które mam bardzo dużą ochotę. Także smacznego!
Szkoda tylko, że kakao jest bez cukru, ale i tak jest pyszne. I tak mam na nie bardzo dużą ochotę, bo jest takie cieplutkie i takie, takie smaczne. W ogóle powiem Wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jeżeli chodzi o opiekę w tym szpitalu, bo jestem tutaj trzeci dzień, kilka ekip się zmieniało i za każdym razem te panie pielęgniarki są naprawdę przemiłe. Dzisiaj na przykład rano obudziłam się o 5:25, dlatego że zerwał mi się cewnik. No i bałam się, że tutaj się wszystko pobrudzi, więc poszłam do łazienki. No jakoś sobie z tym cewnikiem generalnie poradziłam i go naprawiłam. Ale za chwilkę dosłownie przyszła pani pielęgniarka, bo miała mi pobrać krew i nawet się zdziwiła, że ja już nie śpię, bo bała się, że mnie obudzi. Jak powiedziałam, co się stało, to powiedziała, że w ogóle nie ma problemu. Wzięła mi to, słuchajcie, wszystko pozdejmowała, zmieniła pościel, powiedziała, że mogę się już umyć i przebrać w czystą właśnie swoją piżamę, znaczy koszulę. Nie była zła, że nabałaganiłam. Bo wiecie, no 5:25 ona po nocy też zmęczona. Wiem, że różnie to bywa, ale tutaj naprawdę no nie mogę narzekać, bo wszystkie panie są przemiłe, przesympatyczne, uśmiechnięte, takie z dobrym słowem. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona i wdzięczna w ogóle, że tutaj ten pobyt jest taki właśnie fajny, godny, wiecie. Bo różnie to bywa, jestem zawsze dla każdego miła i w ogóle, natomiast no nie zawsze to idzie w drugą stronę. Wiecie, czasami się oberwie w ogóle bez powodu, bo nie wiem, ktoś ma zły humor albo coś tam musi zrobić i tak dalej, a tutaj naprawdę nie. Jestem w ogóle w szoku, w takim miłym szoku, że tak to wygląda. Nawet powiedziałam właśnie mojemu lekarzowi, który tutaj pracuje, do którego chodzę od lat i za którym właśnie tutaj przyszłam na tą operację, że no, to jest niespotykane, żeby taka była życzliwość wśród personelu medycznego i w ogóle, że no, taka fajna tutaj jest i atmosfera, i ekipa, i w ogóle. Ja już jestem ogarnięta po śniadaniu. Czekam teraz na swojego lekarza, bo ma właśnie przyjechać, mam je obejrzeć i potem mam nadzieję, że już wypisze mnie do domu. Czuję się dobrze. Myślę, że to zasługa leków przeciwbólowych, które dostaję, ale mam też nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej. Także tym samym się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, że był dla Was ciekawy, być może przydatny, może czekają Was też jakieś takie zabiegi, operacje w najbliższym czasie. No to chciałam Wam pokazać moje doświadczenia, a tym samym się z Wami żegnam. Bardzo proszę oczywiście o kciuki w górę, lajkujcie, subskrybujcie, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Tall buildings, as the chemicals that take us higher.